Dobar dan! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dzisiaj mamy w planach aktywny wypoczynek w Czarnogórze, ale najpierw pokazujemy samo jedzonko. Było śniadanko, była kawka na tarasie, trochę winka, a teraz czas na pleskawice. Tym razem górmańską. Dwa dni w Czarnogórze za nami, dzisiaj lecimy na Hawaje! Szpeti Nikola, czyli wyspę, która wygląda podobna jak Hawaje. I jest to tutaj, niedaleko nas, zaraz przy naszym noclegu. Przy budwie. Kupiliśmy bilety na Hawaje. W dwie strony po 5 euro za osobę. To bardzo dobra cena. Rozsądna. Kto mi z powrotem na Hawaje za 5 euro? Może mieć. I tutaj potwierdzenie, budwa Hawaii, budwa. Także wrócimy sobie tutaj spokojnie. Wow. Za 10 minut startujemy i ruszamy na wyspę, która jest o tam. Magic Stars to jest łódź dla nas. I Hawaje przed nami. Spodobało nam się nurkowanie, w zasadzie freediving, i przepłynęliśmy jakąś jedną trzecią wyspę. No, kawał drogi przepłynęliśmy, tak samo oglądaliśmy sobie rybki, bo było fajnie i tak dalej. I okazało się, że no, jedną trzecią, jak nie pół prawie wyspy opłynęliśmy. Wystartowaliśmy za tymi schodami, tam jest plaża i stamtąd. Wcześniej sobie stamtąd popłynęliśmy jeszcze kilkaset metrów tamtąd, wróciliśmy i opłynęliśmy. Moje ciastko, piękny wskaźnik. Cały klif. Między skałami. Aż tam dalej opłynęliśmy. Na drugi koniec, tak. I wyszliśmy sobie, i Rafał miał kasy przy sobie, więc wzięliśmy sobie ciacho z wiśniami przepyszne. Tutaj z góry będzie widać to lepiej, nasz ręcznik jest mniej więcej tutaj przy końcu tej skały. Wcześniej sobie popłynęliśmy w ten zaułek, zawróciliśmy. No ile jeszcze jest? No właśnie, był ostatnio. Przepłynęliśmy sobie tędy, między tymi skałami. Tam w ogóle dwóch chłopców skakało i teraz już bym się nie zdecydowała, ale kiedyś też tak słychałam, jakieś szaleństwo w ogóle, nie wiem. Jak zobaczyłam to z tej perspektywy, to inaczej wygląda. I płynęliśmy sobie tam. Jedna plaża, druga plaża
i przy takim porcie wyszliśmy. Dzisiaj czuliśmy się jak Maui i Bajana, czuliśmy się w rolę, nagraliśmy nawet TikToka na parę wodną, a teraz już powoli spacerujemy sobie i zbieramy się zaraz na naszą wodną taksówkę. Spacerowanie po Czarnogórze, bo tutaj przynajmniej w budwie cyfra są jakieś budki, w których jest pizza sprzedawana na kawałki. Albo jakaś piekarenka i po prostu cyfra jemy, chodzimy i jemy. I spalamy na bieżąco wszystko. Robimy jeszcze zakupy, bo tutaj też są niedziele niehandlowe, a jutro nas właśnie niedziela czeka. Także mamy zapas. To taka ciekawostka, że tutaj się nie wystawia zakupów swoich na taśmę, tylko stawia się to w koszyk i panie ekspedienty ściągają. Jakbyście chcieli ze sklepu wyjść po schodach, to nie ma takiej możliwości, bo tutaj rządzą koty. Mieliśmy plan, żeby po powrocie do hotelu jeszcze wyskoczyć na miasto. Nie wiemy, czy nam starczy moczy. Ja już wiem, że nam moczu nie starczy. Ale na razie lecimy na taras. Tam, gdzie jest basen, tam, gdzie jest śniadanka. Mamy nadzieję, że w tej porze również będzie otwarte. Wszystko tutaj. No cudny mamy piknik. Wzięliśmy sobie trilecie. Mamy soczek. Leżymy na leżaczkach i tutaj może niewiele widać, ale jesteśmy na tarasie z naprawdę przepięknym widokiem. Thank you.